Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed smogiem, wysyłając SMS-y. Miejscami normy przekroczone są o przeszło 500%. Smog od kilku dni truje też mieszkańców województwa śląskiego. I choć na przestrzeni ostatnich lat to właśnie śląskie miasta stały się liderami we wdrażaniu uchwały antysmogowej, to niskie temperatury i zimowe dni pokazują, że przed samorządami wciąż jeszcze sporo pracy. Fatima Orlińska. Niebezpieczne pyły zawieszone znów trują. W środę do południa w wielu miastach regionu normy przekroczone były o nawet 1000%. Dużo zrobiono, by to zmienić, ale zrobić trzeba jeszcze więcej. Szereg działań, które gmina Sosnowiec podjęła 9 lat temu w ramach walki ze smogiem, spowodowała, że niezależne od nas dane, które otrzymaliśmy od głównego inspektora ochrony środowiska, pokazuje, że powietrze na w ostatnich 12 latach zmieniło się na lepsze. Jeszcze w 2011 roku mieliśmy 124 dni z przekroczeniami pyłu PM10. W 2022 roku tych dni było już 13. Dlatego w tym roku nasze dotacje miejskie są rekordowe. Kwota, którą chcemy przeznaczyć na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, wynosi 4 miliony złotych. Staramy się też udostępniać wszystkie rządowe programy, dzięki którym tylko w samym Sosnowcu udało się dotychczas wymienić już ponad 7 tysięcy kopciuchów. Mieszkańców miasta zachęcają nie tylko programy finansowego wsparcia, ale i konsekwencje, które grożą za nierespektowanie przepisów. A tych w sezonie grzewczym i przy intensywnych mrozach przeprowadzanych jest blisko 1000. Dzięki coraz bardziej zaawansowanej i nowoczesnej technologii takie kontrole są bardziej efektywne, zwłaszcza te z wykorzystaniem dronów. Przyjęliśmy taką taktykę mapowania miasta, selekcjonowania odpowiednich nieruchomości, które potem podlegają kontroli przez patrol, który wchodzi fizycznie na nieruchomość i dokonuje kontroli sprawdzenia pieca, sprawdzenia tego, czym się pali. Głowica jest w stanie wskazać zawartość, znaczy te podstawowe parametry, czyli PM1, PM2,5, PM10, formaldehydy, tlenki azotu, siarkowodory. W tym dronie jest zapisywany tak jakby cały lot, więc my możemy to, narzucając na mapę naszą, już konkretnie określić, w którym miejscu, który budynek, jakie podejrzenia są. Za niekwestionowanego lidera wśród miast wdrażających w życie uchwałę antysmogową uchodzi Rybnik, gdzie od 2022 roku wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła przeprowadza się na szeroką skalę. Tylko w minionym roku przeprowadzono ponad 3000 kontroli, wynikiem których kilkanaście spraw znalazło swój finał w sądzie. Jak mówi koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim, rozwiązania systemowe, ale i edukacja oraz dialog społeczny wciąż wymagają uwagi. Nic się nie zmieniło. Cały czas tych kotów, kopciuchów na terenie śląskich miast jest za dużo. W ubiegłym roku trzeba było wymienić te kotły, które zostały wyprodukowane w latach 2007-2012. Natomiast te najmłodsze kotły cały czas jeszcze trują. No i niestety będą truły jeszcze przez 2 lata. Dopiero za 2 lata skończy się era kopciuchów w województwie śląskim. I myślę, że już takich drastycznych ataków smogu, jak ten wczorajszy czy ten dzisiejszy, nie będzie. Natomiast pamiętajmy, no, jesteśmy tutaj ten teren Śląska jest silnie zurbanizowany, jest duże zagęszczenie budynków. Często są te budynki, to są budynki opalane jednak właśnie kopciuchami. Co przy pogodzie mroźnej i bezwietrznej, jaka panuje w ostatnich dniach, sprzyja unoszeniu się w powietrzu tych najbardziej niebezpiecznych dla człowieka pyłów. Dlatego to właśnie między innymi dla województwa śląskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia odradzające aktywność i długotrwałe przebywanie na powietrzu.